Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i zapraszam was do kolejnego materiału z Pixelmon Adventures, no i oczywiście ze mną Hunter. No siemano, siemano. Słuchajcie, widzicie to co widzicie teraz? Jeżeli nie wiecie skąd to się wzięło, to wbijajcie do Huntera, bo oj działo się w tamtym materiale, zobaczcie sami. Jakoś tutaj zaczyna to wszystko się naprawdę pięknie prezentować. No i nie zatrzymujemy się, lecimy dalej tutaj z rozbudową i w ogóle. No i właśnie, czekajcie, tutaj co teraz Hunter, co teraz dalej robimy? Mamy już podstawy budynku, mamy już prawie szybki, ja muszę trochę jeszcze piasku na pewno zdobyć. Tak, trzeba będzie na pewno zrobić jeszcze szyby, żeby ogarnąć, brakuje nam tutaj z tego co widzę już bardzo mało, tutaj brakuje 8. Ty, no może się uda. 13 sztuk brakuje, jeżeli masz... To mam 16, no to no idealnie. No to elegancko. A widzisz, a bałeś się, że Że będę jeszcze łaził tam i szukał, ale nie, no. Nie trzeba. Prawidłowo. O, no i po prostu pięknie, po prostu elegancko. Pięknie. To w takim razie, jeżeli już mamy, to trzeba będzie w takim razie dzisiaj zająć się, wydaje mi się, że przygotowaniem magazynu. Magazyn, tak nie wiem, czy tutaj chcesz mieć na górze, żeby było wszystko pod ręką, czy wolisz, żeby na dole było na przykład, żebyśmy sobie schodzili jak do piwnicy? Może być w piwnicy, wiesz, tam myślę, piwnicy. Że fajne miejsce będzie na to. Dobra, to w takim razie będę miał dla ciebie dzisiaj Judy Make piwnica, będziesz. I teraz tak, trzeba będzie wyznaczyć mniej więcej tobie tutaj, jak dużo trzeba będzie wykopać. No ja to jak zacznę kopać, to się nie zatrzymam, to uważaj. No właśnie, to dobrze. Tylko czekaj, tak właśnie chcę zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, w sumie tutaj możemy się... Po 8 w każdą stronę musiałbyś zrobić, czyli to by było tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, okej. W tę stronę, tutaj od tego, tutaj żebyś też przed 8 w tę stronę. Dobra, czyli od tego środeczka, okej. Tak. Tutaj tak samo, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, dobra, i teraz powinniśmy być w jednej linii i już iść do siebie. Dokładnie. Panie, wszystko super, się zgadza. Dobra. Okej, czyli twoim zadaniem będzie na dzisiaj, żebyś wykopał właśnie aż dotąd. Żeby po prostu jak będziesz. Aha, do tej wysokości. Jak będziesz się kopał, to żeby. Tylko ten tutaj, nie? To. To wszystko no, w środku, co zaznaczyliśmy. Jasne, nie ma sprawy. I tak myślałem, żeby na ściany, bo tutaj też można by zrobić podłogę z diorytu, bo ona naprawdę fajnie wygląda i można by zrobić połączenie diorytu z andezyt. Andezyt jak coś, to masz tutaj. To jest andezyt. Okay. Wykop proszę 4. Wrzuć teraz sobie, otwórz crafting i wrzuć teraz do craftingu te 4 andezytu. I ten wypolerowany andezyt, tak? Wypolerowany. I teraz bym chciał właśnie, jeżeli będzie taka możliwość, to żebyś... daj mi proszę ten andezyt. Trzymaj. I żebyśmy zrobili tak, że jak tutaj, w tym miejscu, jak już tutaj zaczniemy sobie budować, jak w tym miejscu damy sobie polerowany andezyt, który będzie nam robił za podłogę, tak tutaj zrobimy go jako ścianę. I on będzie miał, o Jezu, tutaj, spokojnie, jak coś to można wykopać i on jest cały czas polerowany, żeby to miało 5 wysokości, czyli żeby to szło aż tutaj do tego polerowanego diorytu. Jak coś, to pamiętaj, że rogów nie musisz robić, bo jeżeli zrobisz, chodź tutaj, jak zrobisz, tutaj zrobisz jeden rząd i tutaj, gdzie ta drabinka, to nie będzie widać tamtego w środku, także zaoszczędzisz sobie te, na tych rogach w sumie 20 bloków, nie? No kumam. Także to trzeba będzie zrobić na pewno. O, mamy już od razu slime bole. Bardzo dobrze, że one poleciały, bo dzięki temu będziemy mogli sobie potem zrobić za niedługo automatyczną przekuwarkę do pokeboli. Dokładnie, przyda się mi to bardzo. Dobra, andezyt tutaj jeszcze jakiś znalazłem. To ci rzucam od razu. Samo rzucę ci dioryt wypolerowany. Idealnie. To możesz zająć się zrobieniem piwnicy. I... Ja zaraz tutaj pomyślę, co ja bym mógł zrobić dodatkowo. Czy już bym może zacząć
Ja bym poszedł po jakiś inny rodzaj drewna. No, może się przydać. Żeby... Tu jest jakiś taki fajny, bo chciałbym zrobić jeszcze tą górę. Mhm. Żeby już też mieć pięterko od razu przygotowane. A tu widzę jakieś fajne takie drewno, które się nazywa Redwood. O! O. I on jest takie czerwonawe. No to ładne może być. Ja chciałem właśnie zrobić je na deski, żeby było jako wejście na górę, jako wejście do piwnicy. Ono tutaj będzie bardzo ładnie też się kontrastowało zarówno z diorytem, jak i z andezytem. Mhm. I będzie picobello. No to idealnie, panie. Dobrze jest. Tutaj się tylko... No tutaj zostawię takie brzydkie, no niestety nie mam jak się wkopać wyżej. Trudno. A nie dam rady tutaj. Chociaż dyrta mam? Mam jeszcze trochę dyrta. Dobra, to się podkopuję w takim razie i rozwalę całe to drewno, żeby nie było tak brzydko. Wiadomo, wiadomo. Okej. Okay. Już tutaj jest rozwalane i jeszcze wyżej... Jezu, jeszcze, ale tu są wysokie te drzewa. Ogromne one są. Ale fajnie, dobra okolica, ładnie się to prezentuje naprawdę. Tak w ogóle nie mamy dużą różnorodność, bo naprawdę dużo różnych fajnych biomów w okolicy. No, to prawda, to prawda. No i przy okazji oczywiście fajne w ogóle różne gatunki poksów tutaj. I to tak, takich naprawdę tak. Dobrych. Tego naprawdę tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Okej, ja jedno drewno już ściąłem, 27 mam bloków. Tak wydaje mi się, że... Tutaj jeszcze wyżej trzeba będzie się podbudować. Dobra, ja już powolutku niszczę to jakby cały środek. Trochę węgla wleciało i dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Troszkę nam się kończył już przez to wypalanie szkła. Nie, no tam jeszcze mieliśmy prawie dwa staki tego. No, trochę jest, ale zawsze na przyszłość, niech coś tam będzie. Oczywiście, oczywiście. Dobra, tutaj jest piasek porozwalany, ja zaraz lecę tutaj z drugim drewnem. No i tutaj mi się wydaje, że stak będę miał drewna, czyli będą cztery staki desek, w razie czego, oj, będzie ładnie to wyglądało. Mhm. Takie czerwone będzie. Nawet nie wiem w ogóle skąd tyle tych rodzajów, ale bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. O, tu jakiś trener jest. Halo, ziomek. 58 level, dzięki, dzięki. I obok nas jest kolejny ten, kolejny odłamek z gardę. O, tylko właśnie trzeba zdobyć te odpowiednie fragmenciki, żeby kurcze je łączyć. Tego boksa trzeba będzie ogarnąć i potem to zrobimy. Nie no, ja to z chęcią bym się zabrał za takie poszukiwania jego. Dobra, no, tylko to ja nie wiem właśnie jak tego szukać wzdłuż i wszerz trzeba będzie. No, no naprawdę, no, chyba wychodzi na to, że trzeba będzie przeszukiwać cały świat. Ale mówię, jak choćby stworzymy tą jedną wersję za gardę, to już będzie coś. Już będzie można walczyć. Powiedz mi, Call Minda zostawiamy sobie, czy zdajemy? Ja myślę, że zostawmy, on jest fajny jednak. Dobra. Bulk up? Ja tam z bulk upa rzadko korzystam, prawdę mówiąc, wolę Call Minda. Dobra, Sword Dance zostawmy, podobne. Drill Run niech zostanie, Leech Life tak samo, Crunch też jest w porządku. No tak myślę właśnie, że później posprzedawać niektóre rodzaje berry. Bright Power, lowers the opponent accuracy. Nie, to raczej nie, Bright Powery to. Nie, po co? Zapychacze dla nas tylko by były. Hail, tak samo, nie? Ta, coś to nie. Avalancha to sobie zostawimy na razie, bo to może się przydać. Shed Shell. It enables to switch with weight Pokemon in battle. A, czyli że to po prostu pozwala zmienić Pokemona jak jest waiting w grze. Mhm. Czyli szybciej tak trochę. Nie, to też bym sprzedał w takim razie, bo to raczej nie będzie potrzebne. Sleep Talk? Nie. Chyba, że chcesz Snorlaxa robić. Nie, u niego to nawet też mógłby być dobry. Raczej nie będę robił. Dobra, muszę podkładać, ja tu zaczynam podłogę robić powolutku. Okej. Coś tutaj zaraz będzie to jakoś porządnie wyglądać. Lilipa? Robimy, nie robimy? Lilipa. Nie, no nawet jest ciekawy, ale nie, ja bym chyba nie robił. No dobra, to w takim razie też go biorę do sprzedania. To jest kolejny Leech Life, Shadow Cloud, to się z nich zostanie, tu jest Fresh Water do sprzedania. Po prostu pozbierać te wszystkie śmieci i posprzedawać je, żeby nam tutaj... No tak, bo mamy już te skrzyneczki pełne, więc...
Metronom, zwiększa atak, który jest chyba używany cały czas, nie? Po kolei. Mhm. Tak, tak, ten tak. Ten przedmiot robił. Dobra, to już więcej nie ma nic. No i git. Dobra. To idę w takim razie posprzedawać te wszystkie rzeczy. A to sprzedawaj, sprzedawaj. Jakie piłki teraz kupować w razie czego? Wiesz co? Właśnie zastanawiam się, z takich fajniejszych to na pewno zawsze są quickbole, timerbole. Tylko nie wiem, czy takie będą w sumie. No właśnie. Zaraz powiem ci dokładnie, jakie są. Albo Great Ultra. Za Hayla jest 1000 dolarków, także... No to nawet, nie jest źle. Najdroższe są chyba za 7,5 tysiąca, jak się sprzedaje. Mhm. Jezus Maria, czemu ty chyba Thunder tyle kosztował. No chyba tak, że no. 7,5 to jest taki max, maxów. O, za Root Fossil jest 2000, także też będzie można potem fajnie posprzedawać z Kamieliny, jak będziemy mieli Freshwater. Dobra, cyk. Pidow mnie bije. Pidow, nie bij mnie, proszę. 10 levelu. Nara. I tutaj mamy Shopkeepera. Mamy Pokebole, Greatbole, Ultrabole i Luxurybole. Także nie mamy. Mam nie ma. 10 tysięcy, także Ultraboli mogę kupić 7. Dawaj. Greatboli mogę kupić 17. Ja myślę, to... że w sumie Ultra, jak już będziemy ultra, rzucać, dobra. To naprawdę na jakieś takie rzadkie poksy. Dobra, to już mam. To ja już lecę do nas i zobaczymy, jak tutaj Judy się spisuje. No, zobacz, zobacz. Ja tutaj ja sobie najpierw naprawdę muszę ładnie tutaj radzę. Ogarnąć troszeczkę naszych lokatorów, co przyszli i czu nie płacą. No właśnie, słyszę cały czas ich, ale na szczęście mnie jeszcze nie nawiedzają w tej piwnicy. Ale ogólnie potrzebuję jakiś stworzyć sobie kilofik. Ogólnie trzeba by iść poczekaj, do... zaraz ci dam, bo ja mam kilo. A, no dobra. Ogólnie i tak trzeba by wybrać się do jakiejś fajnej kopalni i pozdobywać trochę tych cenniejszych surowców. No to właśnie tutaj będziemy, zrobimy sobie jakiś taki szyb i nim będziemy sobie schodzić. O, no idealnie. A nie, czekaj, kilofy ja tu odłożyłem. Tu są kilofy. A, dobra, są, okej. Dobra, zobaczmy, jak tutaj wygląda. No, panie. Dobra, ja wezmę tylko łopatę jeszcze, bo tutaj jest piasek. To ja w takim razie już lecę ci pomóc, bo sprzedane to, co miało być sprzedane. No, i podłoga będzie cała, idealnie. Panie, we dwójkę to ta robota to idzie. Szybko. A dobra. Tu będziemy trzymali małe kotki, pamiętaj. Jak przyjdzie do nas jakaś legenda, to mówimy cześć, pokażę ci małe kotki, a legenda mówi tak, na pewno, chcę zobaczyć małe kotki, a my wtedy, to zasadka, zespół R. Tak będzie, dokładnie. Okej, okay, to w takim razie teraz trzeba będzie... Undezyt, dokładnie, to wezmę sobie też kilof od razu. Ja troszeczkę go mam, to coś tu potworzę. Dobra, to weź w takim razie tam już ogarnij, ja tutaj gdzieś miałem, jest żelazo, dokładnie, to ja sobie przepalę sobie szybko żelazo, zrobię sobie zaraz tutaj... Nie to. Zrobię sobie też kilof i zajmę się też przygotowaniem właśnie ścianek. I wtedy potem już, jak już to zrobimy... O, słyszę, że ci pęcną. Tak, tak, niestety, ale spokojnie, jest kolejny. A to był ten jeden, to był ten słabszy. Tak, tak. To w porządku. No, to zaraz sobie ogarniemy w takim razie na szybko we dwójkę, jak tutaj z andezytem będzie wyglądało. Tak, gitara. Tutaj jeszcze na ścianie mamy trochę andezytu, to ja go rozwalę. Spoko. Tutaj fajnie się ułożyło. Dużo andezytu masz, czy nie? Nie, właśnie mi się skończył. Dobra. To chodź tutaj, pomóż mi wykopywać. A, bo rzeczywiście on się właśnie różni jest. Od kamienia taką tą strukturą swoją śmieszną, nie? No tak troszeczkę, ale się różni. Nie no, idzie rozpoznać, dobrze. Sobie rozkopmy w takim razie. Kurde, we dwójkę w Raticate już tu się pojawiły, no co szybko. Gdzie się pojawiły, na dole? Tutaj, tak, no już no, zaczynają. No szczury w końcu, nie to. Tak, mają prawo tu być. Żeby nam tylko zboża nie wyjadały, będzie w porządku. O, dokładnie.
Okej, ja mam 51, wypolerowany 48 sztuk się zrobiło. Okej, w takim razie ja tutaj jeszcze łopatą, bo tutaj jeszcze wyżej troszeczkę trzeba. Dotąd będzie aż. Dobra. Ja tylko wykopię ile trzeba i zaraz pójdę ewentualnie dokopać jeszcze troszeczkę tego andezytu, jak nam zabraknie. Może być tak, że zabraknie. No może, trochę tego zajdzie jednak na te ścianki. Dobra, to się potem zrobi, to zrobimy jako ostatnią ścianę. Ja już przygotuję tutaj ścianki do też zapełnienia tym andezytem. Nie no panie, we dwójkę to naprawdę ta robota to idzie. Dobra, ja już tutaj zaczynam stawiać kolejne ścianki, no żeby to jednak jakoś wyglądało już, żeby nie było, że dzisiaj jakiś taki mały progres, bo ostatnio to był spory. Cały dom prawie stanął, no to no, teraz, tak, teraz musi cała... Barter nam stanął, także jest gitara. Dokładnie, no to teraz o, będzie tutaj piwnica. Jest jeszcze jak coś. O, to dobrze. Nie no, naprawdę zaczyna to jakoś wyglądać, tak. Porządny magazyn się szykuje. Idzie szybko. Jak coś, to zaraz ja ci podrzucę cały ten andezyt, który mam, tylko chcę wykopać tutaj jak najwięcej. Jasne. Ja się wydaje mi się, że damy radę dzisiaj się ubinę z tym. No może dać radę. Tylko szczurze, jeden tej. Co się dzieje? Nie no, ten Raticate, no niby. Ale Raticate i fałki pod speeda. Tak, dokładnie. Ksiądz tam zwiał. A w twoją stronę idzie ty! Zatrzymaj się. No. Dobra, polerowany andezyt. A, andezyt też możesz zrobić łącząc bioryt zwykły i kobla. O, a to ciekawe. Masz tutaj polerowany andezyt. Aha, super. Jeszcze dzięki. Tylko górę jakbyś mógł zrobić, nie? Dobra, tutaj. Dobra. Chodzi ci o. O, to o ten sposób. Dokładnie to, tak. Dobra. Lecę dalej w takim razie kopać. To leć. Jak? Nie, no będzie. Na szczęście mamy blisko te złoża, to nie musimy gdzieś daleko latać i kopać się nie wiadomo gdzie, tylko tak no naprawdę właśnie. Wszystko pod ręcą mamy. Naprawdę dobre, żeś miejsce kierownik wybrał na budowanie się. Ja to jakbyś czułem. Jakbyś normalnie coś tak czuł, nie? Tak, widziałem, że dobra trawa, że o, ziemia żyzna. Dobra trawa, już wiemy co kierowało się wyborze miejsca, no. Proszę bardzo, zobaczcie, Greenpeace się w nim obudziło i teraz... Dobra trawa, oj, ludzie ci teraz tego nie zapomną, dobra nie, trawa. Nie. Prawie jak tego Ice Stone'a, co zapomniałem jak działa. Potem no, wszyscy na streamie, że... Co ty, on nie pamięta? Kto jak ewoluuje? Ej, ale tego na przykład nie wiedziałem, że ponoć chyba od 7 czy 8 geny to nawet Eevee ewoluuje przez Ice Stone'a, bo on wcześniej ewoluował przy takim kamieniu. Tak, a teraz ponoć właśnie przez Ice Stone'a też może. W sumie ciekawostka, dobra. Dobra, to w takim razie ja już dobudowuję wszystko. Też. Jak coś, to możemy zostawić tę przerwę, tutaj nic się nie stanie. Spoko, o! Tutaj jeszcze tylko. Pięknie. Za chwileczkę zrobimy też tutaj za tą drabinką, bo tę drabinkę trzeba ściąć i trzeba ją. Tam jest jeszcze. Ty, to powiem ci, że to jakby. Ma taki kształt, jakby to takie pianki były, takie idealne studio do nagrań. No. A co? Co by sobie w Pokémonach nie możemy no. Studia nagrać zrobić? Proszę cię. No właśnie. Jak robić, to na bogato. Dokładnie. O, no, pięknie po prostu. Elegancko. Wygląda jak taka klitka trochę, ale okej. Okay. Mi się podoba. Jeszcze tylko muszę jedną drabinkę ogarnąć, bo o jedną drabinkę jest za mało. I teraz, słuchaj Judy, będziemy musieli jeszcze ogarnąć, tutaj drewno miałem przygotowane, musimy jeszcze ogarnąć troszeczkę skrzynków. Zaraz ci pokażę, w jaki sposób ogarnąć te skrzynki. A to drewna szukać dużo. Mam drewno mamy, tylko po prostu chodzi mi o rozmieszczenie ich, żeby było to jak najbardziej wydajne. Czekaj, tu jest 10, to za mało jest. Dobra, to przerobimy wszystko w takim razie i tak miało być przerobione. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, to może tyle weźmiemy, nie, jeszcze dwie, to weźmiemy sobie po 12, okej. Okay. Trzymaj w takim razie 12 skrzynków. O, dzięki. Pokażę ci, w jaki sposób to będziemy musieli robić, żeby sobie wszystko uporządkować. Na razie to sobie zrobimy tak, żeby było pojedynczo, musimy zrobić tak i co, dwa właśnie, żeby było miejsca.
Dobra. Tylko teraz od tej strony, jakbyś mógł, od tego miejsca, od tego bloku. Od tego? No. Dobra. Jeszcze jedno, dobra. Zrób teraz tak, no tu? Tak wiesz, jak tak, jak z zegarkiem, nie? Mhm. Może być w ten sposób. Tu będziemy musieli jedno zostawić. I teraz... nie no, w sumie wydaje mi się, że tyle może starczy. No to już jest tak, sporawo. To bym nawet zniszczył. Po jednej tej skrzynce. I teraz musimy zrobić tak, że trzeba położyć nad. Czyli w ten sposób. Aha. A tak, typowo nad, okej. Okay. I na razie połóżmy tylko po dwie. Po prostu to będą tak jakby rzędy, nie? Że w jednym będziemy mieli TM-y, w drugim będziemy mieli berry, w trzecim będziemy mieli budulce, bo tutaj z tych budulców to raczej nie będziemy zbyt dużo korzystać. Tutaj będą jakieś piłki, aprikorny i tak naprawdę wydaje mi się jakieś health itemy, jakieś do zużycia i w tym momencie wydaje mi się, że tak naprawdę 7 takich rzędów nam w zupełności styknie. Powinno na spokojnie wystarczyć, myślę. No dobra, słuchaj, fajnie dzisiaj trochę porobiliśmy. Jest parter, jest piwnica. No i teraz tylko czekać na, słuchajcie, górne piętro, ale spokojnie wszystko się zrobi. Dzisiaj tak bardziej typowo minecraftowo, no bo jednak, no wiecie, no trzeba to wszystko postawić, żeby to jakoś jednak miało ręce i nogi, żeby to wyglądało, żeby było gdzie składować. Tak jak mówiliśmy poprzednio, potrzebujemy po prostu tego, żebyśmy sami mogli się mniej więcej orientować co i jak. Jeżeli już wszystko sobie pogrupujemy, oczywiście pogrupujemy te wszystkie rzeczy poza nagraniami, żeby nie męczyć was tym, to już po prostu jak przyjdziecie na kolejne materiały, to już będzie wszystko na gotowo i będziemy mieli wszystko posegregowane. Potem jak będziemy sobie odkładać te itemy, to będziemy wiedzieli gdzie i też będziemy szukać. Czy jeżeli będziemy też sobie na przykład streamki robili z właśnie tego Minecraftika, to po prostu będziemy mieli już wszystko pogarniane, takie, że będziemy sobie chcieli poekspić, no. Dokładnie. Tak więc słuchajcie, ja jeszcze przypomnę, gdybyście nie pamiętali, wtorki i czwartki, godzina 13:00, odcinki u Huntera, u mnie środy i piątki o godzinie 14:00. No i tyle, więc kolejny odcinek już we wtorek, wtoreczek, nie zapomnijcie, wbijajcie tam. A za nami jest Mega Salamence. O! Ty, rzeczywiście, o kurde. No i widzicie, no i Mega Salamence też się z nami dzisiaj żegna, więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Nie zapomnijcie strzelić lajkacza, subskrybujcie, no i do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem na razie, hej! Yo.